Dzień dobry Państwu. Naszymi gośćmi są dziś pani profesor Krystyna Skarżyńska. Psycholog, specjalizuje się w psychologii politycznej i społecznej, kieruje Katedrą Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i pracownią psychologii polityki w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Doktor habilitowany Jarosław Lis. Politolog, socjolog, komentator polityczny, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oraz doktor habilitowany Marcin Napiórkowski. Semiotyk kultury. Zajmuje się mitologią współczesną i pamięcią zbiorową. Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Szanowni Państwo, zanim porozmawiamy o emocjach polityków, mam do Państwa taką prośbę. Chcielibyśmy, by Państwo wybrali jedno wydarzenie polityczne z ubiegłego roku, myślę, że z tym nie będzie kłopotu, które wywołało szczególne emocje i opowiedzieli nam o nim bez emocji. Kolejność dowolna, więc proszę się nie krępować. Nie wiem, czy to działa? Działa. To ja może zacznę od Brexitu. Wydaje mi się, że takim najważniejszym i długofalowym wydarzeniem z zeszłego roku był Brexit. Było referendum, które zostało wprowadzone jako skrzyżowanie dwóch zdarzeń. To znaczy z jednej strony pewnych głębokich podziałów i emocji, które występują w brytyjskim społeczeństwie i które idą w poprzek partii politycznych, a w szczególności w poprzek partii konserwatywnej, która miała największy problem z ich okiełznaniem. I to była jedna wypadkowa, a druga wypadkowa to była wypadkowa strategii byłego premiera Davida Camerona, który wymyślił sobie, że poradzi sobie z tym podziałem przez ucieczkę do przodu i wypuścił gina z butelki. To znaczy się nagle okazało, że to referendum jest referendum o czymś jednak troszeczkę głębszym niż to się wcześniej wydawało, że uruchomiły się pokłady też emocji wcześniej, które gdzieś były tam przez standardowe życie polityczne przytłumione. No i się okazało, że ten podział jest bardzo wyrównany opinii w tej sprawie, a z powodów technicznych, umiejętności, trochę też szczęścia, personaliów, przeciwnicy obecności Wielkiej Brytanii w Unii wygrali. No i tak się to rozstrzygnęło. Coś, co było skrzyżowaniem chłodnej kalkulacji z emocjami, doprowadziło do decyzji, która jest na twardo i już nie ma wyjścia. Uruchomiła też inne emocje w brytyjskim społeczeństwie. To znaczy takie, że klasa polityczna uznała, że co prawda nam się to nie podoba, ale no jednak nasz system wartości jest taki, że jak się obywatele wypowiedzieli, to już tego nie będziemy podważać. No i z bólem serca dostosowali się na chłodno i teraz do tych emocji społecznych próbują się wpasować w politykę swojego kraju. Bardzo dziękujemy. Pytając o emocje, mieliśmy nadzieję, że podzielą się Państwo z nami własnymi emocjami. No dla mnie, ale prośba była, żeby mówić bez emocji. Tak, żeby bez emocji, ale czyli to było to wydarzenie, które wywołało akurat duże emocje, tak? Udało się panu teraz właśnie opowiedzieć o nim bez emocji. I gdyby miał pan nazwać tę emocję, to jaka to była? Znaczy to bez wątpienia to jest żal. To znaczy to jest taki żal, że coś, co było i do czego byłem przywiązany, że tego już nie ma. Dla mnie było to zbliżanie się Trumpa. Jak oni mogą? Takie instytucje. Dlaczego? Dlaczego? Co się takiego dzieje? Ja robiłam przez ponad dekadę badania, powtarzając pewne narzędzia dotyczące legitymizacji moralnej systemu, które Amerykanie robili. Tam 90% Amerykanów legitymizowało system, a tu nagle Trump. Ale moje emocje wzbudziło, no może subiektywne, ale podobieństwo do tego, co tu. Ameryka w ruinie. Ameryka ma być znów wielka. America first. No naprawdę to
po pierwsze mogłabym powiedzieć, ho, ho, jesteśmy tacy jak Ameryka, proszę bardzo. Ale no, myśmy się już trochę pouderzali w głowę, wstając z kolan, a oni chyba też dostają. Czyli moje emocje, gdyby można było powiedzieć, to nie było jednej emocji. No, trochę Schadenfreude, niestety. Nie, tak, mamy coś takiego, że bardziej rozwinięte społeczeństwa też coś robią takiego, co im może wyjść bokiem. Ale z drugiej strony rozmawiałam z wieloma osobami z tych Stanford Zy, którzy mi od dawna mówili, przynajmniej od wczesnej jesieni, ty Krysia, nie mów tak, co gadasz na próżno, ponieważ myśmy tam byli i widzieli. Jest wyłącznie Trump, jest wyłącznie antyelitaryzm, jest wyłącznie niezadowolenie białych mężczyzn. To też mnie denerwowało. Co ci mężczyźni chcą? To widzę zresztą podobne procesy w Polsce. Też biali mężczyźni no, bardzo się nie czują dobrze. Cały problem związany z uchodźcami. Czy państwo żeście oglądali, czy słyszeli jakąś narrację o uchodźcach, gdzie są kobiety i dzieci? Nie, są w tych obrzydliwych wpisach, to są tylko krwiożerczy, nie, oni to im brzydko, gorzej mówią, samce, tak? Jak tacy, którzy będą tutaj tylko gwałcić, ale kobiet tam nie ma, broń Boże. Więc ja złościłam się, powiedziałam pewne podobieństwa narracji, ale z drugiej strony mówiłam, że no, są jakieś procesy poważne zachodzące w świecie, i trzeba na to też patrzeć rozumem, a nie tylko emocjami. Ale podobieństwo budziło moje emocje. Tak? Bardzo dziękuję. Mieliśmy nadzieję na to, że będzie spór o Polsce. I to jest taka delikatna sugestia do trzeciego pana ministra. Co, trochę nie wiem, co mam teraz zrobić, bo ja w ogóle nie bardzo się znam na polityce. Pamiętałem, że w ostatnich 12 miesiącach to były dwa wydarzenia i obydwa mi już ukradli przedmówcy. Tak to jest, jak się ma refleks słaby. Ja w ogóle jestem troszeczkę upośledzony, jeśli chodzi o emocje. W ogóle nie odczuwam żadnych i dosyć trudno mi przychodzi rozpoznawanie to, jakie inni odczuwają, a nawet nazywanie. Sprawdzimy. I jeszcze ma być w Polsce, ale jak państwo sprawdzą, nie wiem, przez denerwowanie mnie albo co? Dobra, okej, dobra. A, no nie wiem, to nie brzmi na pierwszy rzut oka jak wydarzenie polityczne, a jest trochę opowieścią o tym, improwizuję, jak jakieś wydarzenie może stać się polityczne. Nie wiem, czy państwo pamiętają, to był właśnie przełom poprzedniego i tego roku, jak Telewizja Polska odmówiła transmisji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakoś się tam nie dogadali i później miałem przyjemność albo nieprzyjemność śledzić recepcję tego wydarzenia w bardzo różnych mediach. W jaki sposób dzienniki, tygodniki od prawej do lewej pokazywały finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I było dla mnie niezwykle interesujące, jako właśnie trochę dla kosmity, który nie odczuwa emocji, że jeśli dobrze rozumiem, to w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy generalnie też chodzi o to, że jacyś ludzie pomagają jakimś dzieciom i dzieje się dużo takich rzeczy, które bardzo ciepłe, dobre emocje powinny budzić. Jedna i druga strona w sposób zaskakująco symetryczny skupiły się wyłącznie na tym, no nie wiem, no na przykład z jednej strony Tomasz Lis, wrzucajmy Owsiakowi do puszki na pochybel PiS-owi. Hurra, Owsiak zebrał już tyle i tyle, ale Jarosław Kaczyński dostał manto. No a z drugiej strony, nie Ziemkiewicz, który mówi, że no być może ten Owsiak robi jakieś tam pozytywne rzeczy, ale pamiętajmy, że to jest tylko przykrywka dla tego, tego i tego. W związku z czym i takim finałem tego była niezwykle interesująca próba, kiedy, żeby zachować pełną symetrię, próbowano wprowadzić taką dychotomię wośb caritas, żeby ta druga strona też miała drugą stronę, ku kompletnej rozpaczy tych dwóch organizacji, które, jak rozumiem, świetnie się dogadują, dogadywały, w ogóle nie chciały w tę dychotomię wejść, więc to jest trochę opowieść nie o wydarzeniu politycznym, tylko o tym, jak wydarzenia stają się polityczne i budują pewną matrycę dla emocji. Nie wiem, czy to też się liczy, czy dostanę punkt. Ale...
Myślę, że możemy przyznać, ale ja bardzo się cieszę, że pojawił się ten wątek polski, bo kolejne pytanie, które chcielibyśmy zadać, dotyczy właśnie tego, czy polityka, te wydarzenia polityczne są głównym źródłem emocji w naszym kraju. Czy zgadziliby się Państwo z taką tezą, że polityka jako główne źródło emocji społecznych w Polsce? To teraz będę pierwszy, ale super krótko. Ten przykład, który podałem, chyba trochę potwierdza, że jest tam taki mechanizm, że polityka zmieniła się w takiego potwora, który właśnie poprzez, jak rozumiem, zarządzanie emocjami, czego się też uczy teraz polityków, jeśli to prawda, co przeczytałem, zmieniła się w takiego potwora, który przez zarządzanie emocjami chce kontrolować wszystkie sfery naszego życia, wepchnąć się wszędzie, nie wiem, do kultury. Jedyna okazja, przy której największe media zainteresowały się festiwalem Chopin i jego Europa, to jak był czytany list od ministra kultury i ktoś zagwizdał na publiczności. Oto wtedy nawet w gazecie się ukazało, jaki pianista konkretnie tego dnia występował, a tak, nikogo nie interesowało. Tak. Ja też nawiążę do tego przykładu, o którym Pan powiedział, bo dla mnie to jest fantastycznie dobrze dobrany przykład, jak to samo zjawisko może budzić różne emocje. Czyli, że emocja to jest reakcja na znaczenie. A wracając wprost na Państwa pytanie, to ja myślę tak, że dla polityków, to polityka absolutnie wzbudza emocje, bo oni tam idą, żeby różne potrzeby swoje zaspokajać, nie tylko polityczne, bo przy okazji zyskują sławę, pieniądze, uznanie, są atrakcyjniejsi seksualnie, dla obu płci zresztą. No leci tak, jak wszyscy wiemy. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy nie są zaangażowani politycznie, to ja nie sądzę, że dla nas jest polityka takim najsilniejszym źródłem emocji. Bo tak, są kibice polityki, ale to nie są zwykle ludzie, którzy dobrze rozumieją mechanizmy polityczne, ale po prostu dzielą świat na jakieś wyraziste kategorie i tak jak kibice cieszą się, jak naszych chwalą, a jak ci inni dostają po głowie. I taka nawałka jest atrakcyjna i wzbudzająca emocje. A pan podniósł ten drugi mechanizm, że po prostu polityka wchodzi w nasze życie. I jak ludzie to widzą, to oczywiście doznają emocji, niestety głównie przykrych. Ale ja bym się nie zgodziła, pan tak mimochodem powiedział, tam wstrętna polityka. Otóż polityka nie musi być wstrętna. Polityka zrobiła to, że przez 70 lat w Europie nie było wojny. Czyli można politycznie zrobić w tym świecie coś bardzo dobrego. Jeśli wliczyć uogólnioną niechęć, zblazowanie, takie zdystansowanie do emocji, to prawdopodobnie tak. Aczkolwiek to chyba nie będzie główne uczucie u tej połowy, która się polityką w Polsce nie interesuje. Rzeczywiście jest tak, że ta połowa, która się w Polsce interesuje polityką, to przynajmniej najbardziej widoczna część, większa połowa z tej połowy, co się interesuje, to rzeczywiście tam są te emocje. To pewnie jeszcze do nich wrócimy nie raz. Natomiast trzeba mieć świadomość też, że ta nieustająca próba wzbudzenia, nakręcenia emocji, w szczególności niechęci do drugiej strony, udaje się obydwu stronom w sposób zaskakująco dobry. To znaczy, że istnieje spora część mieszkańców, których się udaje zniechęcić do obydwu stron jednocześnie. I to jest rzeczywiście pewien sukces. Ale pytanie, czy rzeczywiście nie ma żadnych enklaw, żadnych innych publicznych emocji niż te, które towarzyszą polityce. Wydaje mi się, że jednak nie, natomiast te rzeczywiście są najbardziej widoczne i najbardziej się rzucają w oczy. Jest sport, jest... Ale są nawet takie proste rzeczy, jak komunikacja miejska. I jeździ. To, że ona jeździ, że tam są różne rzeczy. Mam takie, że się wchodzi na taki rynek, jak tu w Krakowie, patrzy się, i to są pozytywne emocje. Nawet jak ktoś nie jest zainteresowany polityką, to sobie wyjdzie. A nawet jak sobie wyjdzie na rynek w Opatowie, to też jest, gdzie byłem w długi weekend, to też jest bardzo pozytywna emocja i ona nie jest związana z polityką, bo ja nie wiem, kto tam rządzi w Opatowie.
to wierszę, to nawet chyba nie ma dla tego znaczenia. Więc rzeczywiście jest tak, że emocje jako sygnał, że coś jest ważne, po prostu są bez wątpienia potrzebne. Ale mam takie najbardziej doświadczenie jeszcze, tylko żeby to pociągnąć czymś, co byłoby, jakby było inaczej. Otóż 6 lat temu w Krakowie był zjazd socjologiczny, na którym wystąpił profesor Klaus Offe, sława niemieckiej socjologii. I w czasie jego wykładu zrozumiałem, co to jest obiektywizm w naukach społecznych. To otóż obiektywizm polega na tym, żeby pod żadnym pozorem nie wywołać u słuchacza choćby cienia emocji. A co niestety jeden z kolegów przepłacił tym, że najpierw mu się włączył safe screena, a później w ogóle system przeszedł stanu śpienia i wiele nie byłem w stanie zapamiętać z tego wykładu. Znaczy nie pamiętam, co mówił, ale pamiętam ogólną atmosferę sali. I to jest tak, że po prostu emocje są potrzebne. Pytanie, czy jest coś poza nimi. To jest rzeczywisty większy problem niż to, że te emocje są. Jakby ich nie było, no to byłby problem. Bo mi się wydaje, że to, co powiedział pana kolega, to nie jest prawda psychologiczna, ponieważ bez emocji bardzo często w polityce, bo o tym mówimy, nie ma zainteresowania, nie ma refleksji. To już dawno, nie wiadomo, to też chyba pan o tym pisał, czy rozmawiał w jakiejś debacie, że jedno pomaga drugiemu. Oczywiście, jak emocje nas zalewają i tak jak pan powiedział, już nie ma miejsca na nic innego, to nie jest dobrze, ale najczęściej jest tak, że już nie jest tak jak profesor Zając w 80-tych latach, kiedy imperializm poznawczy w naukach psychologicznych panował, że preferencje nie wymagają inferencji, że nie wymagają myślenia. Otóż emocje są początkiem myślenia i w polityce jest coraz więcej takich prac, które pokazują, że musi zaistnieć jakaś emocja, żeby człowiek chciał bliżej się tej sprawie przyjrzeć. Ale są jeszcze takie emocje w polityce, które rujnują wszystko wkoło, bo to są takie emocje, z których ten, kto wywołuje je, nie bardzo sobie zdaje sprawę z tego. Bardzo dużo jest takich obserwacji w różnych dziedzinach mojej ukochanej nauki, czyli psychologii, która pokazuje, że dla człowieka indywidualnego i dla całej grupy jest niebezpieczne, jeżeli przeżywa jakieś emocje, a nie wie skąd one się biorą, jakie one są. On się różnych mądrych terminów używa, eleksytymia i tak dalej, czasem one towarzyszą zaburzeniom, ale nie chodzi mi o zaburzenia, tylko na przykład taki jest bardzo klasyczny eksperyment zrobiony w latach 80. Schachtera i Singera, który pokazuje, że jak ludzie bardzo silnie przeżywają emocje, a przeżywają je dlatego, bo dostali adrenalinę wstrzykniętą, ale nie wszyscy o tym wiedzą, prawda? To ci, którzy nie wiedzą, dlaczego są pobudzeni, stają się bardzo konformistyczni, a w innej grupie bardziej lękowi. I to jest niebezpieczne. Jak człowiek nie wie, czym żyje, dlaczego takie emocje przeżywa, no rzutuje je na innych, to mamy tego dowody bardzo, bardzo częste w tejż polskiej polityce, ale tu jest problem, zrozumieć emocje, to potem już one nie są dla nas takie zagrażające. Właśnie, to gdybym mógł pociągnąć ten wątek, bo tutaj użyłem tego określenia, tego potwór, co chcę zawłaszczyć, to może rzeczywiście zabrzmiało, jakbym miał coś przeciwko polityce, ale miałem tutaj na myśli właśnie to zjawisko, o którym pani profesor przed chwilą powiedziała, to znaczy właściwie ja się zupełnie nie znam też na emocjach naukowo, bo one pracują na tym poziomie, do których nauki o kulturze nie sięgają, natomiast emocje mają swoje kulturowe formy ekspresji. To jest właśnie to, że jeśli nie potrafimy nazwać i przypisać jakimś sytuacjom konwencjonalnym tych emocji, to nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. I teraz te emocje, to jest takie rozróżnienie czasami w nauce stosowane na emocje i afekty. Afekty są już zapośredniczone kulturowo bardziej. Te emocje znajdują swój wyraz w bardzo różnych kodach, jak sobie poczytamy, nie wiem, poezję Kochanowskiego albo Szekspira, no to się okazuje, że oni pewnie nie na co dzień na ulicy, ale przynajmniej w poezji wyrażali swoje emocje poprzez szereg odniesień na przykład do antyku.
porównań, metafor, które dla nas dzisiaj są bardzo odległe, abstrakcyjne. Jeśli przyjrzy się temu, jak wygląda świat, na przykład nie wiem, z bardzo dostępnych materiałów, komentarzy internetowych na portalach, to się okaże, że polityka jest w tym sensie żarłoczna, że stała się jednym z dominujących języków, w których wyrażamy emocje. I teraz oczywiście, że są inne te języki, na przykład sport, ale nigdy w życiu nie widziałem komentarza od czapy o Cristiano Ronaldo pod artykułem o Jarosławie Kaczyńskim, a widziałem miliony od czapy komentarzy o Jarosławie Kaczyńskim pod tekstami o Cristiano Ronaldo. Polityka się rozplenia i staje się narzędziem, w którym, jeśli chcemy powiedzieć, że kogoś nie lubimy albo że coś jest złe, zepsute, porównujemy to bardzo często do nielubianych opcji politycznych, jakoś częściej niż do nielubianych klubów piłkarskich, aczkolwiek, jak rozumiem, dla kibiców z Żylety może to mieć trochę inną strukturę. Wspomnieli Państwo o tej części społeczeństwa, która się polityką zdaje nie interesować. Tylko ja zastanawiam się, czy to nie jest znowu tak, że... Bo pytanie brzmi, co sprawia, że ta część społeczeństwa nie bierze udziału w wyborach. Czy to jest tak, że ono się kompletnie nie interesuje polityką i polityka nie budzi w nich żadnych emocji? Czy to nie jest czasem tak, że te emocje są, ale one są na przykład, ale one są tylko i wyłącznie negatywne? Czyli na przykład to jest jakaś niechęć albo wręcz odraza. No, ja muszę się przyznać Państwu, chyba sam należę do tej grupy, która nie bierze udziału w życiu politycznym w naszym kraju. I ja sobie to tak racjonalizuję, że nie robię tego z tego powodu, że nie lubię hipokryzji, a polityka mi się z wielką hipokryzją kojarzy. I żeby no, nie skazić się całą tą hipokryzją, staram się odciąć w jakiś sposób od, no, od tego życia politycznego. Pytanie, czy takich ludzi jak ja nie jest po prostu bardzo, bardzo dużo w naszym kraju, u których polityka budzi tylko i wyłącznie negatywne emocje. Cóż, no, można tylko powiedzieć, że szczerze współczuję i namawiam do zmiany zdania, dlatego że to mówi stare porzekadło, że hipokryzja to jest hołd składany przez cynizm cnocie i można nad tym ubolewać, ale ja bym się bardzo obawiał społeczeństwa, w którym ten Bożek idzie w odstawkę i nikt już nawet nie udaje, że mu oddaje hołdy, tylko wszyscy zajmują się czystym cynizmem. Oczywiście na to, że poziom zaangażowania w politykę jest taki, a nie inny, składa się cały szereg różnych czynników. To znaczy, to nie jest tak, że to jest nawet nie dwuskładnikowy klej, tylko to jest wieloskładnikowy klej i one rzeczywiście się dość poskładały w naszym kraju. Mało jest takich, jak generalnie staram się zwalczać poczucie wyjątkowości, które obserwuję wielokrotnie u studentów, którzy jak debatują o sprawach publicznych w Polsce, to zawsze mówią, a to takie typowo polskie. Wiedzą Państwo, czasami mówią tak o problemach, z którymi ludzkość się boryka od 10 tysięcy lat, a im się wydaje, że to takie nasze, że to jest, że to w innych miejscach na świecie nie ma dylematów działania zbiorowego i jeszcze paru innych problemów. No więc rzeczywiście parę składników się, jak wykazują badania empiryczne, składają na to, że w Polsce to tak jest. Na przykład jeśli porównuję z innymi krajami w Europie, no tak, są takie kraje, w których jest wysoki poziom niezadowolenia z demokracji, ale tam się ono nie przekłada na frekwencję. Są takie kraje, to znaczy, że ci, którzy są niezadowoleni, tak chodzą na wybory. Są takie kraje, gdzie którzy są niezadowoleni, nie chodzą na wybory, na przykład Czechy, ale tamtych niezadowolonych jest stosunkowo mało. Chociaż teraz chyba będzie narastać, bo mają takie zamieszanie, że nasze to jest w ogóle luz. To jest to, co się dzieje. Natomiast w Polsce jest tak, że jest jedno i drugie. To znaczy jest stosunkowo wysoki poziom niezadowolenia z demokracji i ci, którzy są niezadowoleni, nie chodzą na wybory. A więc jest inaczej niż taka jakby suma Czech i Rumunii w tym sensie. Więc to jest taki jeden, z czego to się bierze, to oczywiście jest dłuższa opowieść. Natomiast wydaje mi się, że to jest też się często jednak bierze z doświadczenia. To znaczy z tego, że ludzie próbują i poza tym ciągle się mobilizują. To znaczy ciągle jest ten potencjał, jak się na to spojrzy w różnych miejscach, to w każdym miejscu jest zupełnie inaczej. Przez zupełnie innego powodu nie chodzą na wybory mieszkańcy Łodzi, a zupełnie innego powodu nie chodzą na wybory mieszkańcy Paradyża. To jest taka gmina wiejska 80 km od Łodzi. No i to jest tak, że wiedzą Państwo, to się uśrednia się to podobnie, ale to jest tak, że jak trzeba wybierać prezydenta państwa albo premiera, to w Łodzi idzie 66% mieszkańców na wybory. Jak trzeba wybierać prezydenta miasta, to idzie 33%. A jak w Paradyżu trzeba wybierać prezydenta państwa albo premiera, no to idzie 45%
wyborców, czyli no znacząco mniej niż w Łodzi. Natomiast jak trzeba wybierać wójta w Paradyżu, to jak Państwo sądzą, jaki procent mieszkańców Paradyża idzie? Ile to jest dużo? Nie, no 79. A? To jest więcej niż na Ursynowie w 2007 roku poszło wybierać Sejm. A? Kiedy wszyscy byli zszokowani, no w Paradyżu wybór wójta to jest ważna sprawa. A wybór premiera, no to bez przesady. No niech sobie warszawiacy wybierają, bo to u nich jest. To w ten sposób. Więc tutaj, tam jest jeszcze parę różnych rozwiązań instytucjonalnych, to mógłbym do rana o tym Państwu opowiadać. Natomiast wydaje mi się, że to jest troszeczkę też tak, że czasami w tej sprawie emocje emocjami, ale są po prostu czasami złe rozwiązania instytucjonalne. To tak się dzieje, no są po prostu złe pomysły. Na przykład stosunkowo najwięcej Polaków chodzi wybierać prezydenta, który później nie ma żadnych kompetencji. To do tego i oni nie wierzą konstytucjonalistom, że to prawda i że to prezydent ma być arbitrem. Oni wybierają tak, jakby to się właśnie rozstrzygały losy kraju i która strona będzie górą. No a później jakoś tak się nie wiadomo, co z tym zrobić. No, ma być prezydent wszystkich Polaków, czy tych, którzy go wybrali, czy tych, którzy mu zapłacą za następną kampanię wyborczą. No to jest parę różnych niuansów. No i później trudno się dziwić, że jakaś część stopniowo z wyborów na wybory się zniechęca, ale w sumie nie jest najgorzej. Można powiedzieć tak, proszę Państwa, że jesteśmy, tutaj pani profesor przywoła ten przykład amerykański, że my tak jak Amerykanie, my jesteśmy lepsi, myśmy to zrobili wcześniej. Jesteśmy prekursorami pewnej istotnej zmiany politycznej, która następuje w całym świecie i o tym jeszcze za chwileczkę. Ale można powiedzieć w ten sposób, że takie kraje, które są oswojone z demokracją, która w nim ona jest od stuleci, to taka masowa względnie, no to w nich jest niższa frekwencja. To jest Polska, Stany Zjednoczone i Szwajcaria. To są kraje, w których ludzie się tak nie ekscytują demokracją, bo wiedzą, że to z grubsza działa i bez nich się też będzie toczyć. Natomiast ci tam tacy nowobogacy demokratycznie, jacyś Duńczycy, Belgowie, ci tam przez lata był absolutyzm, przez stulecia i tam 100 lat temu się obudzili i zaczęli robić wybory, no to oni się tym ekscytują, chodzą tam i... Ale to właśnie, parę stuleci im minie. Zresztą już im mija. To w tym momencie. Także pozytywnie. Być może to jest tak, że jeśli się nie interesują, to trzeba jakoś te emocje podgrzać. I być może właśnie teorie spiskowe są tym, co właśnie wtedy dobrze działa. Chciałabym spytać, jak rozmawiać z tymi, którzy wierzą w teorie spiskowe? Ostrożnie. Ja czasami sam się posługuję tym terminem, nie mówię teorie spiskowe, tylko ci, którzy wierzą w teorie spiskowe, ale to jest troszeczkę mylny termin, bo pewnie wszyscy wierzymy w jakieś, każdy z nas, tylko o tym nie wiemy zwykle, bo rozpoznajemy bez kłopotu te drzazgi w oku bliźniego, a nie widzimy belki we własnym. Każdemu z nas się zdarzyło spotkać kogoś, kto w temacie totalnie oczywistym, typu Ziemia jest kulą, nie myli mi się nic, geoidą, kulą, mówi, że nie, że jest plackiem i jak tu z takim rozmawiać. To się wiąże z polityką o tyle, że te teorie spiskowe są bardzo silnym narzędziem politycznym, jeśli którejś opcji uda się zaszczepić wśród zwolenników jakąś tego rodzaju teorię i mocno pokazać, że tylko my stoimy na straży prawdy, no to wyrabia sobie taki twardy elektorat, który bardzo ciężko jest odbić. No i tych sposobów rozmawiania jest zasadniczo kilka. Są bardzo ciekawe badania, które pokazują, że wyśmiewanie działa, co brzmi bardzo dziwnie, ale nie można się wyśmiewać z tego, kto wierzy w teorie spiskowe, tylko wyśmiewać się z teorii spiskowych i pokazywać, no ale ty przecież nie chcesz się kojarzyć z czymś, co się wyśmiewa, prawda? Jeśli mogę się wtrącić, myślę, że większe emocje wzbudzi to, jeśli podam jakiś przykład teorii spiskowej i spróbujemy się z nią zmierzyć. Okej. Weźmy polską jakąś. Jakąś polską, koniecznie musi być Polska. To jest spiskowa, tak? Okej, dobra. To proszę bardzo, ja chętnie podejmę ten temat. Na przykład jest taki spisek, że elity w Polsce mają lepiej. Na przykład taka teoria, że wszystko jest ustawione pod rządem elit. Zaraz, a to nie jest prawda? No to jest prawda. To jest prawda.
To w tym sensie. Więc można dyskutować, na przykład powiedzieć, że to nieprawda, że naukowcy w Polsce płacą dwa razy mniejsze podatki niż portierzy. A można to... Nie, przecież to jest... Zależy za co? Za wszystko. To... No w ogóle, w jakiejkolwiek kategorii, więc to tak... No, trzeba to... VAT płacimy taki sam. No tak, to tylko pewnie od innych kwot, ale to już inny problem. Wydaje mi się, że jeśli tak ubiegając w kolejności głosu panią profesor, wydaje mi się, że główny problem z teoriami spiskowymi i rzeczywiście z tym, że są, jest takie, że rzeczywiście realne znaczenie mają te teorie spiskowe, w których jest jakieś ziarno prawdy. Znaczy, które się nie opierają na tym, że Ziemia jest płaska, bo to się stosunkowo da łatwo sprawdzić. No ale to też ma ziarno prawdy. Mam kolegę fizyka, który kiedyś się pomylił i powiedział, że przecież oczywiste jest to, że Ziemia jest płaska, po czym dodał lokalnie, bo ona jest rzeczywiście lokalnie płaska i wszyscy o tym wiemy, prawda? To tak jest. Ale wiedzą Państwo, główny problem z całą tą rzeczywistością naszą i z emocjami, które teraz towarzyszą naszemu życiu politycznemu i tymi przemianami z tym Trumpem i tym nakręceniem, no właśnie wspomniałem taką teorię nawet wczoraj, to w tej sprawie, żeby to zobrazować, przed jakim dylematem stanęliśmy w związku z zawaleniem się pewnej narracji oświeceniowej o tym, jak ten świat będzie wyglądał, bo taka była narracja, która rządziła przez 100 lat, że jak wszyscy zostaną oświeceni, to wszyscy będą myśleć tak samo. To znaczy, że po prostu inny to jest trochę głupszy i jak dobrze się wyedukuje i wszyscy obywatele pojmą ten świat, to będą myśleć tak jak ci światli obywatele. Ale to wtedy wszyscy się dostosują. No i widać, że to tak no, kiepsko wychodzi. Że to jakoś ta wiara się zawaliła. No i teraz pojawił się taki drobny problem w ramach tej wiary. Kojarzą Państwo bajkę o nowe szaty cesarza na pewno. Kto nie zna tej bajki? Teraz proszę sobie wyobrazić lekką modyfikację bajki nowe szaty cesarza. To znaczy idzie sobie finałowa scena. Idzie sobie cesarz. Idzie cały, patrzy na to cały naród i nagle z przodu stoi znany miejski głupek, wariat, który naprawdę się nadaje żadne stanowisko i wyznaje teorie spiskowe i on woła, on jest nagi, nie niewinne dziecię, nie wariat, wariat i głupek. I teraz, no i co, jak polemizować? Chcą Państwo zgodzić się z kimś, przecież on potwierdza swoim zdaniem całą teorię, która wyjaśnia szaty cesarza. To znaczy nowych szat cesarza nie widzą ci, co są idiotami, nie nadają się na swoje stanowisko. I mamy na to koronny dowód, że pojawił się taki, no i co dalej? Czy dać szansę dziecku? No zostawię Państwa z tym pytaniem, chętnie bym o nim podyskutował. Co robić? Może Pani profesor wie. Dziecka już był chyba. Nie, jeszcze przed nami. To trzeba dać szansę dzieciom. Zawsze dzieciom trzeba dać szansę. Ale ja się chyba nie mogę zgodzić w pełni z taką tezą, że źródłem teorii spiskowych są emocje i że ta emocjogenność pewnych wydarzeń jest źródłem spisków. No nawet w tym przykładzie tak nie było. Można popatrzeć na to z punktu widzenia eksperymentów nad konformizmem. Ile osób musi jeszcze powiedzieć, że król jest nagi, żeby. Ale chciałam powiedzieć coś takiego, że rzeczywiście teorie spiskowe w polityce się częściej zdarzają, przynajmniej są bardziej nośne niż w fizyce, bo pojęcia w polityce i konstrukcja świata politycznego jest bardzo skomplikowana. Ludzie używają, my wszyscy używamy różnych pojęć, nie do końca je rozumiemy, ale myślimy, że jakoś je rozumiemy i w dodatku, że wszyscy rozumieją je tak samo jak my, na przykład demokracja, na przykład dyktatura, na przykład liberalizm, na przykład komunizm. To nie jest tak. Jakbyśmy tutaj porozmawiali, mieli 5 godzin, to każdy z nas by miał jakieś jądro wspólne tych pojęć, ale wiele by było różnic. Właściwie te teorie spiskowe są odpowiedzią na bardzo ważne egzystencjalne potrzeby człowieka. Właśnie na poszukiwanie zrozumienia świata. Tylko, że no środków nie zawsze starcza w tej skomplikowanej materii. Ale jest jeszcze coś takiego, co szczególnie zahacza o politykę, ponieważ w teoriach spiskowych jest bardzo często, chodzi o to, żeby znaleźć rozumienie tego, co się dzieje, przez wskazanie osób, instytucji, źródeł odpowiedzialności za to, co się dzieje.
Jak już znajdę winnego, to wtedy się pojawiają emocje. Mogę go nienawidzić, mam prawo, mogę go karać, mogę go zabić, mogę się mścić na jego narodzie, bo znalazłem winnych. I jeszcze w dodatku teorie spiskowe mają bardzo wiele do czynienia z władzą, bo w tych teoriach się mówi, że ono dlatego ten spisek był, no bo oni chcieli mieć władzę nad światem, najczęściej niejawną w dodatku. I to też no, jest związane z polityką, bo bardzo często w polityce nie widzi się nic innego, tylko władzę. A to tak, no może tak naiwnie, ale ja nie uważam, że polityka, władza to jest owszem, ale i odpowiedzialność i różne inne rzeczy, które w polityce są, ale jak się tak snuje opowieść o polityce, że tam widać tylko władzę, to teorie spiskowe są rozpowszechnione wtedy i wtedy też ludzie mniej głosują. Ale jeszcze, żeby pana uspokoić, to tych takich, przepraszam, bo to dygresja, bo pan tu najlepiej się zna na wyborach, pan profesor, ale ja bym dodała, że tych takich, co zawsze nie chodzą na wybory, to u nas jest mało. Raczej są tacy swingujący, nie głosujący, bo bardzo łatwo się zniechęcamy, prawda, nie podobało nam się, pokażę im, co myślę, prawda, więcej nie pójdę, tak. I też okazuje się, że ci ludzie, bo w Stanach, o ile ja pamiętam, to pan wie lepiej, to zdaje się i w Kanadzie, i w tych bardziej zaawansowanych demokratycznych krajach jest tak, że stale nie chodzą takie osoby, które są mało zakorzenione społecznie. U nas trochę też tak się dzieje, ale też się pojawiają takie osoby bardzo właśnie wysoko wykształcone, dobrze zakorzenione, które się obrażają na politykę. I to nam też przyraz, prawda, dzięki temu ta frekwencja jest może niska. Poczułem się zbudowany tym, co pani profesor powiedziała osobiście. Mówiliśmy głównie o emocjach i spiskach, a zapytajmy wprost o rozum. Na ile rozum, na ile racjonalne są, na ile rozum kształtuje nasze przekonania polityczne i na ile one są naprawdę racjonalne? To cóż, to jest takie, w zasadzie to jest takie pytanie, co formuje balonik, czy gumka, czy powietrze. To jest jednak wzajemny układ tych dwóch rzeczy dopiero tworzy balonik i to w bardzo specyficznym układzie, bo już jak powietrze jest obok, no to już nie jest balonik. A w każdym razie to nie to, co potocznie rozznaczy, co na pierwszy rzut oka myślimy o tym problemie. Wydaje mi się, że tak jak mówiła wcześniej pani profesor, bez emocji no to nasz system nie działa, bo to jest po prostu paliwo. Natomiast rozum jest tam jakąś kierownicą, która próbuje nad tym wszystkim zapanować, chociaż różne badania pokazują, że z umiarkowanym skutkiem. To znaczy, że czasami jest tu spór, czy są ci, którzy uważają, że to rozum powinien na tym wszystkim zapanować. Są ci, którzy uważają, że tak naprawdę no to ogon macha psem i tak jak Jonathan Haidt, który mówi, że tak naprawdę nasza świadomość i rozum to jest po prostu pełnoetatowy rzecznik prasowy naszych intuicji moralnych, który po prostu wymyśla nam uzasadnienia, dlaczego zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. I że to jest, no wydaje mi się, że to nie jest tak do końca, to znaczy jest tak, że w jakimś zakresie ulega to modyfikacji. To jest ważne, ale co jest jeszcze ważne? Tak naprawdę jednym z kluczowych problemów, kluczowych błędów w tej dziedzinie, który się przyjmuje w różnych badaniach, jest próba zrównania wszystkich obywateli. Otóż prawda jest taka, że obywatele nie są równi, bo są dwa rodzaje obywateli. Są tacy obywatele, którzy już od razu wiedzą, na kogo zagłosują w następnych wyborach i oni zapewniają trwałość struktur, to, że z grubsza wiemy, z czego będziemy wybierać. Jest wąska grupa obywateli, która zadecyduje, która z tych partii wygra. I teraz pytanie, czy nawet jeśli 90% tych obywateli, którzy już wiedzą, jak zagłosować, którzy, mówiąc tak, że ci pierwsi obywatele są ci, którzy układają tory, a ci drudzy to są ci, którzy przekładają zwrotnice. No i teraz jak już nawet przyjmiemy, że ci, którzy układają tory, kierują się tylko i wyłącznie emocjami, no to naprawdę o wyniku ostatnich wyborów zadecydowało tam 0,5%, o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielną większość, czy nie miało, no to mniej więcej taka liczba. To wystarczy, żeby było tylu racjonalnych,
tych, którzy opanowali swoje emocje i którzy nie bacząc na swoje emocje stwierdzili jednak nie tak, tylko tak, którzy się dawali przekonać na przykład, żeby przestawić zwrotnicę. A więc to jest też takie pytanie i racjonalny wniosek z tego jest taki. Teraz pojawia się jedna rzecz. Czy politycy orientują się na tych, którzy układają tory, czy na tych, którzy przekładają zwrotnice? W związku z czym wydaje mi się, że kluczowe znaczenie dla obywateli i dla całego systemu powinno być to, że każdy świadomy obywatel nigdy nie mówi, na kogo będzie głosował, bo oni się wtedy bardziej starają. To oni wtedy bardziej przykładają wagę do tego, co mówią. Jak już im więcej jest tych, których wiadomo, na kogo będą głosować, no to luz. To już można sobie odpuścić wszystkie wysiłki, a tak to się sprężają. Że Państwo to powiedzieć w ten sposób, strażacy, którymi kiedyś prowadziłem warsztaty, mówią, że pompy strażackie dzielą się na trzy rodzaje, na stałe, ruchome i wyborcze. A to jest, ponieważ no, te stałe i ruchome to są takie techniczne, a wyborcze to są te, które lokalni politycy kupują straży pożarnej, jak się zbliżają wybory. Bo to jest ważna grupa odniesienia. Jak się zbliżają wybory, to nagle przypominają, jeszcze strażacy. To trzeba im kupić nową pompę. To tak się dzieje, no i super. To tak działa ta konkurencja, w związku z czym my powinniśmy być tak jak właśnie ci strażacy polityki, to znaczy pilnować, żeby nie okazywać emocji, pokazywać my, nawet już wiemy, na kogo zagłosujemy, my chłodzimy chłodną kalkulację, liczymy, patrzymy na wasze błędy. Emocje są nam potrzebne tylko tego, żeby się zainteresować tym, co robicie, ale w którą stronę to jeszcze nie wiemy, więc starajcie się, pokazujcie tutaj to, co potraficie. To może was poprzemy. Pan powiedział bardzo ważną rzecz, że politycy sprowadzają nas na manowce nieracjonalności, bawiąc się właśnie didaskaliami czy peryferycznymi cechami, sypią konfeti, żeby pompę kupowali, to by było jeszcze dobrze, ale kupują cukierki i baloniki. Ale wracając do pani pytania, to rzeczywiście, ja tak niechętnie mówię, że poglądy mogą być nieracjonalne, że zachowania, które wynikają z tych poglądów są nieracjonalne, to rzeczywiście wiadomo, bo bardzo często zachowujemy się tak, że to jest sprzeczne z naszymi interesami, ale wtedy powstaje kwestia, a co to są te nasze interesy? I kiedy możemy powiedzieć, że jesteśmy racjonalni, to specjaliści od zachowań wyborczych mówią, że ta racjonalność dzisiaj już nie może być tak jak modele teoretyczne myślenia racjonalnego czy racjonalnego wyboru od Smitha począwszy, prawda, że to jest wybór przechodni, że preferencje są stałe, że głosuje jednostka. Nawet to jest niezupełnie prawdą, bo wprawdzie głos wrzucamy do urny własną ręką, albo czasem dziecko nawet za nas wrzuca, pamiętacie, takie obrazki pokazuje czasem telewizja, ale też my się namawiamy przedtem, dyskutujemy, głos jest wypadkową jakiejś grupy, może wspólnych interesów, czy potrzebach probaty, że jak ja głosowałam na X, to jak ja potem powiem w tej mojej szkole, czy gdzie indziej, czyli to jest bardziej złożone, ale ten racjonalny dzisiaj się mówi, że to może być też albo miarą tej racjonalności jest to, że moja kieszeń urośnie, albo że głosuję na tych, że moja kieszeń może będzie taka sama, ale przynajmniej kraj mnie splajtuje, bo oni coś potrafią, prawda? Takie retrospektywne, czyli powtarzam, na przykład wtedy podaję swój głos na tych, co dotychczas rządzili, jeżeli oni prowadzili dostatek w moim kraju, okazuje się, że to guzik, prawda? Bo na przykład w Polsce w 15 roku ruiny nie było, a jednak nie głosowaliśmy na tych, co jednak tę gospodarkę jako tako prowadzili. Ale mówi się, że wybory coraz częściej mają taki charakter tożsamościowy i że na tym, że to jest taka... Ktoś używa, to chyba nawet w Tygodniku Powszechnym było coś takiego drukowane, że jest taka, że są różnego rodzaju takie racjonalności, taka racjonalność modelowa, że trzymamy się jakiegoś wzorca, modelu, a druga to jest taka ekologiczna, ale ekologiczna w takim sensie, że jakieś szersze
tło, środowisko, nasza własna tożsamość nam mówi. I tutaj takie potrzeby zgodności ze sobą, z tego, żeby coś dla mnie i na moich najbliższych wynikało, niekoniecznie materialnego. Czy to jest nieracjonalne? To może być racjonalne również, ale zachowania nieracjonalne są na przykład wtedy, jeżeli wyznaję jakąś symboliczną ideologię, bo się od dzieciństwa nauczyłem, że ilekroć ktoś mówił, nie wiem, socjalizm, to tatuś wylewał zupę na mamusię i negatywne emocje się wtedy tak jakoś kojarzyły z tym słowem, no to oczywiście będzie głosował wbrew równości, chociaż dostanie bardzo po kieszeni i nie tylko, bo właśnie jego potrzeby nie będą zaspokajane, jak będzie inny system. Czy zwykle się powtarza takie badania na temat tego, jak to amerykańscy wyborcy głosowali ze względów ideologicznych na podtrzymywanie wojny w Wietnamie, chociaż ginęli tam synowie i inni bliscy, albo że nie chci, że przeciwni segregacji, nie właśnie wręcz przeciwnie, że rasiści woleli dopłacać do dowożenia prywatnie dzieci do szkół, niż korzystać ze wspólnego gimbasa, który dowiezie dzieci razem z czarnymi. Czyli to wynika, czyli można powiedzieć, że ideologie mogą nie być racjonalne, a one się biorą z różnych emocji kojarzonych z różnymi pojęciami w sposób zupełnie nie do odtworzenia na poziomie świadomym, bo dziecko, które nienawidzi, ciekawa jestem, ile wśród, nie wiem, antykomunistów dzisiejszych jest takich dzieci, które właśnie doświadczały tego typu warunkowania, ale nie mają zielonego pojęcia, że coś takiego się działo. Nie wiedzą i teraz szukają, jak to pan mówi, racjonalizacji, dlaczego mają ten ustrój w głębokim niepoważaniu. Jakbym jeszcze mógł dodać dwa słowa, liczyłem, że ktoś z przedmówców za mnie to zrobi i powie to tak wyraźnie i dobitnie, ale no to widzę, że ta niewdzięczna rola na mnie spadnie. Jakby nie ma żadnego rozumu i żadnej racjonalności. To jest pewien konstrukt i to bardzo silnie kulturowy i społeczny. Tu pani profesor o tym wcześniej wspominała, że dziś już nawet w psychologii, proszę mnie poprawić, jeśli się zagalopowałem, ale bardzo odchodzi się od tego. Właśnie. No jak u Kahnemana, tak? W tej nowej książce. No Kahneman to heurystyki, to niekoniecznie. Że po prostu jak... Jak się moglibyśmy prosić do mikrofonu, pani profesor. Informowany i zaangażowany wyborca chce bardzo racjonalnie, to zbiera wszystkie wiadomości, po kolei sobie przetwarza, czy ten stosunek wszystkich kandydatów się różni w stosunku do ważnego dla mnie zagadnienia. Wybieram optymalnie, no ale czy to jest możliwe? Teraz on chyba się, Herbert Simon, on trochę złagodził, powiedział, no takiej pełnej racjonalności nie ma, ale jest taka racjonalność względna, że sobie wybieram na przykład trzech takich kandydatów, czy trzy takie partie i je sobie porównuję. Oczywiście to nie można potem powiedzieć, że to jest w pełni racjonalny, analityczny wybór, bo odrzuciłem z góry z powodu jakichś pewno uprzedzeń, czy właśnie tych symbolicznych ideologii, czy Bóg wie czego, czy nie wiedzy i tylko analizuję kawałek. No ale kawałek analizuję, ale ponieważ właśnie upraszczamy sobie życie, no to dokonujemy takiej wstępnej kategoryzacji. Tych to na pewno wyrzucamy z naszych możliwości poparcia, a tych to zobaczymy. Także jakaś względna racjonalność plus ta racjonalność bardziej ekologiczna, tak, ale taki model ściśle. No tak, to, że nawet ta względna racjonalność, jak się przyjrzeć, nie wiem, no myślę na przykład o testach na inteligencję, które jakoś były takim modelowym przykładem. No jeśli mówimy o tej racjonalności i o mierzeniu myślenia takiego bez emocji, no to coś takiego. Takie bardzo fajne badanie widziałem ostatnio, które udowodniło jednoznacznie, że M&M-sy zwiększają inteligencję. Były dwie grupy dzieci, które rozwiązywały testy mierzące IQ. Jedne dzieci za poprawne odpowiedzi dostawały M&M-sy, drugie nie. I okazało się, że te, które dostawały M&M-sy, są wyraźnie inteligentniejsze. Co bardzo fajnie pokazuje, że nawet te czynności niby czysto inteligentne są ugruntowane jakoś w tym, na ile mamy motywację, na ile nam się chce, na ile uważamy, że to jest ważne. Więc o tym mówiłem, że
fikcją jest taka racjonalność nieugruntowana w jakichś emocjach. I teraz, jak wspomniałem Kahnemana, to nie miałem na myśli tych badań z Tverskim, tylko tę jego nową teorię, tak bardziej pewnie popularyzatorsko wyłożoną w tych o pułapkach myślenia szybkim i wolnym i o dwóch systemach. Jeśli dobrze w ogóle rozumiem, co ci psycholodzy tutaj wynajdują nowego, to trochę mamy takie dwie modalności myślenia, że czasem rzeczywiście się bardziej skupiamy i próbujemy krok po kroku analizować, a czasem idziemy na instynkt, żywioł. No właśnie, z punktu widzenia tych nauk, które jakoś mi są bliższe, to tutaj trochę było to myślenie racjonalne i myślenie mityczne. I co jest bardzo ciekawe, są na świecie tacy ludzie, to jest też nawiązanie do poprzedniego pytania, są na świecie tacy ludzie, którzy za wszelką cenę starają się myśleć racjonalnie wszędzie. Ja jak wybieram pastę do zębów, to idę na żywioł. Myślę sobie, o ten koleś w reklamie miał taki szeroki uśmiech, to jak Grzegorz Schetyna, to jest na pewno świetna pasta. A nie czytam składu pasty do zębów. Natomiast ludzie, którzy wierzą w teorie spiskowe, mówią, nie, 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 jeśli w gazecie napisali, że w Wenezueli był kryzys i dlatego ropa naftowa jest droższa, to ja im nie wierzę, czy naprawdę istnieje jakaś Wenezuela, czy naprawdę istnieje jakiś kryzys, wszystko muszę sprawdzić sam. Więc taki wyborca, który byłby naprawdę, co jest też fikcją, jakby stuprocentowo racjonalny w tym sensie, byłby po prostu jakiś, po pierwsze sparaliżowany i do niczego nie mógłby dojść, a po drugie byłby niebezpiecznym maniakiem. Tak się zabawnie składa, że opublikowaliśmy o tym dodatek w Tygodniku Powszechnym właśnie w tym numerze, w obecnym numerze, o tym, że emocje i rozum nie zupełnie są sobie przeciwstawne, więc cieszę się, że to również padło, bo mieliśmy okazję zareklamować Państwu najnowszy numer Tygodnika Powszechnego. To nie była ustawka? Ale rzeczywiście jest z tym problem, znaczy to przeciwstawianie rozumu i rozumu emocjom nie zupełnie współgra z tym, co w psychologii się dzieje. W sensie to o czym mówiłeś, o badaniach Kahnemana, czyli przeciwstawianie heurystyk, czy umysłu intuicyjnemu, myśleniu strategicznemu, chyba nie do końca da się przełożyć na przeciwstawianie rozumu emocjom. Przynajmniej tak również ja to rozumiem. Jeśli można jeszcze do tego dołączyć, troszkę zaburzając ten fragment. Znaczy, wydaje mi się, że proszę zwrócić uwagę, że w tym, co z całym szacunkiem dla pani profesor, z tym, co pani profesor mówiła o tych źródłach nieracjonalności, to na tym wszystkim ciąży jeszcze to takie wyobrażenie bardzo oświeceniowe. To znaczy, że są te takie dobre, ci racjonalni ludzie, o których z grubsza wiadomo, czego chcą, to znaczy chcą tego, co ja, i są ci ludzie zupełnie nieracjonalni, którzy mają swoje przesądy, zaszłości, wyobrażenia, stereotypy i oni myślą inaczej niż ja. I rzeczywiście było tak, że pojawia się taki problem, w nowe źródło emocji, ja przynajmniej tak to widzę, patrząc na te wszystkie badania, bo też tak, no, starałem się zahaczać o tą psychologię, bo to, żeby trochę szerzej, wiedzą Państwo, wiedza może być jakieś jodohańcza, wąska i głęboka, a może być jakieś jodośniadwy, znaczy szeroko rozlana, ale płytka i gdzieniegdzie wystają kamienie i mielizny. No więc trzeba jakoś wybrać, na którym akwenie się pływa, staram się nie nurkować, tylko tak po tych zatoczkach różnych krążyć, nawet jak czasami są tam mielizny. No w przypadku mam takie niejasne wrażenie, że właśnie w tym momencie kończy się pewien świat. Tak? Kończy się świat takiego wyobrażenia, że emocje w polityce to jest po prostu kwik nieudaczników odrywanych od swoich przesądów. To jest takie wyobrażenie, żeby się posłużyć. Nie, to tak nie sugeruję, że pani to mówiła, ale że jak się spojrzy na stare publikacje, tak sprzed 20 lat, czy nawet sprzed 15, a niektórzy to teraz, to widać, że była taka wiara, że wszystkich się da oświecić i oni wtedy porzucą te emocje i nieracjonalności i będą z grubsza myśleć tak jak światła część społeczeństwa i wtedy nie będzie problemu. No i teraz pojawia się taki problem, co zrobić z tym, co jest teraz i rzeczywiście, bo widać, że się nie da uchronić od tego głębokiego podłoża, tego, które Hayek dopisuje jako różne wrażliwości, różne fundamenty moralne, które mamy dotyczące wspólnoty, świętości, krzywdy i różnych innych tego typu rzeczy. Jeśli ktoś z Państwa będzie czytał Prawy Umysłu, bardzo sensowną książkę, chociaż warto z nią polemizować, to można też omawiano szeroko tutaj w tygodniku, to warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawe opisy, w których sam badacz opisuje środowisko, w którym rozpoczynał swoją karierę zawodową.
które jest po prostu pełne przesądów w rozumieniu takim, że z góry wiadomo, co jest dobre, a co jest złe i z góry wiadomo, po której my jesteśmy stronie, z kim walczymy, z kogo nie lubimy, kogo lubimy i co jest w ogóle dopuszczalne. I to jest taki mechanizm. Więc teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób ogarnąć na nowo, i to jest nasze wyzwanie na najbliższe dziesięciolecia prawdopodobnie, jak na nowo odgarnąć relacje pomiędzy rozumem a emocjami. To znaczy, jeśli przyjmiemy założenie, że odrzucimy to założenie, bo tu coraz trudniej jest je utrzymać, że jest jedna wskazówka racjonalna, co robić i jak będziemy się długo zastanawiać, to ją zobaczymy i wszyscy będziemy myśleć tak samo, a pomiędzy tym, że no nie ma wątpliwości, że niektórzy z nas postulują i walczą o głupoty. No tak to jest i czasami, i to nie zawsze po jednej stronie, to już ostatnia myśl tylko taka, trafiłem po ostatnich, po tym Trumpie, o którym pani profesor tutaj wspominała, trafiłem taki artykuł psychologa z Uniwersytetu w Chicago, który opisywał, jak to jest tak, że ci liberałowie to korzystają z tych nowych części mózgu, empatia, zrozumienie dla innych, nowe doświadczenia, konserwatyści to korzystają z tych starych części mózgu, stereotypy, uprzedzenia, atawizmy i po prostu był tak zafascynowany tym swoją teorią, że w ogóle nie zauważył, że ona jest cała napisana starszą częścią mózgu. Tak? To jest i że po prostu on tam idealnie wpisuje się, obraz przeciwnika jest po prostu jak z jego karykatury konserwatysty. To w ten sposób. No i teraz pytanie, jak to rzeczywiście ogarnąć cały ten problem, gdzie wyznaczyć granice, o czym warto dyskutować, a co już jest kompletną bzdurą. Bo do tej pory się wydawało, że to jest oczywiste, w którym miejscu się kończy rozum, a w którym zaczynają się głupoty. A teraz to się zafaliło. To troszkę ten wywiad, bo to był wywiad, prawda, z tym amerykańskim psychologiem, ale to jest dowód na to, jak ideologie też wchodzą do nauki i jak się uprawia, zwłaszcza nauki społeczne czy humanistykę, to rzeczywiście ideologia tu odgrywa rolę. Jest jeszcze inna książka, Weston, o prawym umyśle i tam jest, autor pisze o czymś takim, że to prawica do tej pory korzystała z emocji, a oświecony liberalizm z emocji nie chciał korzystać. I ona, ta książka opisuje również różne zmiany, jakie występują chyba już w politologii bardziej, w stosowanej politologii, właśnie kiedy się pokazuje, że to emocje nie kłócą się z rozumem, że wspierają rozum i zachęcają również do myślenia analitycznego i że jeśli ona to wprost mówi, że ta książka, że jeżeli się nie wprowadzi również emocji do polityki, to polityka demokratyczna, liberalna uschnie. Zresztą moim zdaniem Macron jest takim dowodem, że on wykorzystał świetnie właśnie racjonalność tożsamościową, pokazując to, co jest specyficznie francuskie z tym, co może Francja dać Europie i czego Europa oczekuje. I też nie bał się być politykiem reaktywnym i nieemocjonalnym. Nie tylko bazował na emocjach negatywnych, bo to jest jeszcze inna sprawa, że rzeczywiście są też takie teorie, że konserwatywna prawica bazuje na emocjach negatywnych. Mówi się, że skrypt negatywny towarzyszy osobom, które te poglądy mają, a liberalna lewica ma skrypt pozytywny, co oznacza, że widzi u siebie i częściej przeżywa emocje pozytywne. Dlaczego by tak miało być? No to podobno znowu wychowanie, ale to niedokładnie wiadomo. W Polsce też takie badania robimy. Jeśli chodzi o autoidentyfikację, jak się ludzie opisują na lewica, prawica, tylko to nie ma żadnego związku z tymi skryptami, ale jeżeli chodzi o treść poglądów, zwłaszcza nie ekonomicznych, tylko światopoglądu, to podobny związek rzeczywiście istnieje. A wracając do Haidta jeszcze, to rzeczywiście bardzo ciekawy autor. Przepraszam, jeśli mogę tylko na jedną sekundę, bo to jest bardzo ciekawe, bo nie wiadomo, w którą stronę ten związek jest. Czy nie jest tak, że prawicę i lewicę definiujemy w ten sposób? To znaczy, że tych nazywamy sobie prawicą, którzy mają skrypty negatywne, właśnie, a nie odwrotnie. Ale właśnie, jeśli chodzi o obyczajowe rzeczy. Nie, bo właśnie
właśnie to by była zgoda, gdybyśmy bazowali tylko na tych autoidentyfikacjach, ale w tych badaniach, które ja na przykład robię, to się bada treść poglądów. Ale właśnie, to znaczy mówimy, jeżeli ktoś ma silnie nacechowane negatywnie emocje wobec obcości kulturowej, to jest prawicą, no to jest samokonfirmująca się hipoteza. Bo to znaczy, że na pewno będzie korzystał ze skryptu negatywnego, jeśli jest prawicą. Skoro zdefiniowaliśmy prawicę przez... Wiedzą Państwo, to też trzeba bardzo uważać z tym. Ale to nie będziemy się wdawać w głęboką polemikę, ale na pewno nie jednym pytaniem to rozwiązujemy. Natomiast też jest prawda taka, że w takich badaniach mamy do czynienia z korelacjami. Czyli związki przyczynowe trzeba bardzo uważnie, trzeba mówić o związkach. Jeszcze o tym Hojcie, to też jest bardzo ciekawe, bo na przykład się jednak okazuje, że te różne, bo Hojt to pokazał, że w Ameryce to jest tak, że właściwie wszyscy te pięć dylematów moralnych, czyli troska, sprawiedliwość, lojalność, co tam jeszcze, autorytet. Świętość i autorytet, to wszyscy mają, ale te trzy ostatnie to ma bardziej prawica. A w Polsce na reprezentatywnej próbie w 2016 roku dwukrotnie pokazało się, że istnieją negatywne związki między tymi skryptami i jednak liberalna lewica ma zdecydowanie wyższe te dwa pierwsze, troska i sprawiedliwość. I co więcej, wszystkie wskaźniki stosunku do demokracji liberalnej oczywiście, ale również negatywny stosunek do autorytaryzmu i przemocy w polityce jest związany negatywnie z tymi pierwszymi, czyli z troską i sprawiedliwością, a pozytywnie, chociaż słabo, z innymi. Czyli tu coś jest na rzeczy, ale też kulturowe różnice są wyraźne. Tylko znowu, gdzie jest przyczyna, a gdzie skutek, to jeszcze dużo czasu minie, zanim będziemy mogli odpowiedzieć. Ale też nie wierzę, że rezonans magnetyczny szybko na te pytania odpowie. No więc jeszcze tylko uzupełniając, no trzeba też bardzo uważać, bo istotna część z tego opisu też, który Hojt przedstawia, istotna część badaczy ma wyraźnie ukształtowane preferencje polityczne. I w związku z tym pytanie, jak się pytania zadaje, to takie się słyszy odpowiedzi. To jest bardzo łatwo logicznie wykazać, że każdy postępowiec jest ksenofobem. To znaczy założenie jest tak, no bo rozumiem, że żaden oświecony polityk nie utożsamia się ze skinheadem. A jak się nie utożsamia ze skinheadem, to znaczy, że uważa go za obcego, a przecież go nie lubi. To przecież go nie lubi. A jak ktoś nie lubi obcego, to jest ksenofobę. I to jest rzeczywiście takie pytanie, że zależy, jeśli chodzi o te wszystkie skrypty negatywne, że bardzo łatwo wynaleźć takie, jak się pytamy o tabu jednej strony, a nie pytamy się o tabu drugiej strony, to zawsze nam wyjdzie, że ta jedna strona jest bardziej restryktywna, bo broni swojego tabu. A jakbyśmy się zapytali o tabu drugiej strony, to może by się okazało, że ta druga strona jest... Też owszem, ma dużo negatywnych emocji, ale względem innych tabu. Ale w tych skryptach afektywnych na szczęście, i kocham to narzędzie, dlatego się w ogóle o politykę nie pyta. I ten normatywny, prawicowy skrypt, i to, co powinna powiedzieć, to wcale nie jest taki zły. On tylko po prostu mówi coś, co charakteryzuje, że pewne normy i przestrzeganie tych norm jest konieczne, żeby społeczeństwo funkcjonowało. Ale tam w ogóle się nie pyta. Oddzielne narzędzia dotyczą polityki, także tu akurat to jest dobre, tylko ono jest trudne, ono jest długie, trudne, trudno jest stosować szeroko i na dużych próbach, ale próbuję. Sądzę, że to jest dobry moment, żeby spytać o patriotyzm, jako to pojęcie, które łączy bardzo, bardzo różne emocje. I chciałam Państwa spytać, czy patriotyzm musi być spektakularny? Jaki? Spektakularny. To ja powiem, co wiem i już będę miał spokój. Tak jak mówiłem, ja się nie znam na emocjach, tylko bardziej na afektach, kulturowych formach ich wyrażania. I teraz jak popatrzymy na przeróżne emocje, no to repertuar tych narzędzi, które mamy do wyrażania, trochę za każdym razem je determinował. Czyli jak ktoś chciał na przykład wyznać miłość w średniowieczu, no to mógł zagrać serenadę pod oknem ukochanej, zabić tam jakiegoś rycerza w turnieju albo coś takiego. No a dzisiaj to, nie wiem, można zaprosić do kina,
nie wiem, co, kwiatki kupić, się kupuje kwiatki, płytę kupić. No, czyli generalnie kiedyś tam mordowaliśmy i śpiewaliśmy, a dzisiaj kupujemy różne rzeczy. I trochę tak jest z patriotyzmem, że treść tego pojęcia pewnie się zmieniała, ale zasadniczo no, za każdym razem wydaje nam się, że istnieje pewna ciągłość, bo to zawsze dotyczyło miłości do jakoś tam rozumianej ojczyzny, szerszej, węższej i tak dalej, ale narzędzia wyrażania tego patriotyzmu się bardzo zmieniały. I teraz, jeżeli pytanie, które mnie trochę zaskoczyło, bo nie kojarzyłem patriotyzmu ze spektakularnością, jeśli spektakularność związana jest z tym, co na pokaz, no to tak, oczywiście, bo jest to ten rodzaj emocji, który służy nie tylko temu, żeby go czuć, ale też temu, żeby go komunikować i te narzędzia komunikowania są kulturowe. No i jeśli dzisiaj chcę zakomunikować to, jaką drużynę piłkarską lubię, no to noszę jej koszulkę. Jeśli chcę zakomunikować, że jestem patriotą, to noszę odpowiednią koszulkę albo kupuję odpowiedni produkt, albo biorę udział w odpowiednim evencie, na przykład, nie wiem, bieg tropem żołnierzy wyklętych, więc w tym sensie jest spektakularny, bo jest zapośredniczony przez pewne praktyki i nośniki kulturowe, które służą komunikacji, czyli spektaklowi. Uważam, że może być spektakularny. Zresztą ja to rozumiem patriotyzm bardzo szeroko, nie tylko, bo ja się domyślam, że tutaj chodzi o patriotyzm rozumiany jako pozytywne uczucie do ojczyzny, do kraju swojego, ale patriotyzm może być do lokalny. Kocham Kraków, kocham Warszawę, kocham swój zawód, kocham moją ulicę i tak dalej, czy nawet moje miejsce, w którym pracuję. I tam też te elementy spektakularne są bardzo ważne, to nawet korporacje dbają o to, żeby jakieś tam godła i hymny, nawet to jest trochę śmieszne, układają swoje własne. Ale to ma sens też dlatego, że to wzmacnia to przywiązanie, to się robi razem, to jest facylitacja, czyli ułatwienie, że chodzi się z dziećmi, czyli jest transmisja międzypokoleniowa, czy to jest potrzebne, tylko to jest jeden kawałek patriotyzmu. Jeżeli tylko byśmy mieli na tym poprzestać, to źle to się skończy. Możemy ojczyznę kochać, ale nie wiem, czy ojczyzna nas będzie trwale nasza wtedy. Znaczy ja jestem przekonany, że to jest, że wszystkie tego typu uczucia, znaczy w ogóle nasze uczucia do wspólnoty podlegają pewnej dynamicznej równowadze. To znaczy, że z jednej strony pomiędzy naszymi jednostkowymi aspiracjami do bycia jakimś wyjątkowym, a naszą potrzebą przynależności do grupy, toczy się nieustająca gra, w której mam nadzieję nigdy nie będzie zwycięzcy. To znaczy, zawsze jednak będziemy to dynamicznie ustalać i pomiędzy tymi tożsamościami, między tymi sposobami wyrażania, które w zbiorowości, też również tej narodowej, a w tym sensie takim negatywnym i pozytywnym, i tym spektakularnym, i tym osobistym, że ktoś sobie tam ogląda zdjęcia swoich przodków i wiesza i kładzie je na półeczce i nikomu tego nie pokazuje, tylko sam się nimi cieszy, że ustala się pewna równowaga. Ona nie jest jednoznaczna i nigdy nie była jednoznaczna. I zawsze ten klej znowu jest wieloskładnikowy. Wspomnę tylko, wiedzą Państwo, Amerykanie nieśli wolność do Europy. Tak, oczywiście, i walczyli o otwarte społeczeństwo z Hitlerem, ale nie wiem, czy Państwo znają tą przemowę, którą generał Patton powiedział do żołnierzy, wzbudzając ich entuzjazm przed lądowaniem w Normandii. I on powiedział, ta wojna nie jest po to, żebyście umierali za swoją ojczyznę, tylko żeby te sukińscyny umierały za swoją. No i to jest, no, rozumiem, że dla młodych chłopaków to uruchamia, jak to mówi hejt, Tybroju i mówi, słuchajcie, idziemy się naparzać. To jest za wolność. Aha, za wolność, tak. Nie? Ale to jeszcze to tam 1 na 10 pamięta, a reszta się dostosowuje. No to w ten sposób. Więc to, że oczywiście, że tworzymy razem pewne spektakle, żeby uruchomić Tybroju, żebyśmy się poczuli razem, żebyśmy poczuli tą wspólnotę, no to jest zupełnie naturalne. I kto nigdy nie odczuł emocji zbiorowego śpiewu, wszyscy zbierają, to no to po prostu wiele traci. To tak tyle można powiedzieć. Natomiast no to, że to bywa niebezpieczne. To prawda, no, ale indywidualizm też bywa niebezpieczny. A także wydaje mi się, że to jest ważna składowa, której nie powinno zabraknąć. I zresztą świetnie widać później, jak nawet ci, którzy bardzo uważają, że to jest niebezpieczne, to jak ich wartości są zagrożone, to uruchamiają ten sam typ roju, to znaczy zbierają się zbiorowo, śpiewają, wykrzykują, szukają wspólnych symboli i po prostu robimy dokładnie to samo, no bo to jest gdzieś nasz głęboko zakorzenione w naszych potrzebach od
dziesięcioleci, no 10 tysięcy lat. O. Znaczy, może jeszcze można coś dodać, że są różne te podstawy patriotyzmu i ta symboliczna jest bardzo ważna, ja się z tym zgadzam, ale jeżeli jest tylko ona i dominuje, to niestety wtedy jest bardzo blisko do takiego ślepego patriotyzmu, który naprawdę zniekształca i wiedzę o kraju i historii, jest bardzo defaworyzujący i jest wtedy niebezpieczny, ale naprawdę oczywiście samego śpiewania, poza tym, że się traci głos, to niewiele złego wynika. Ja myślałam też o tych patriotach, których obserwujemy, którzy maszerują z hasłami Polska dla Polaków czy śmierć wrogą ojczyzny. To znaczy, jak emocje zmieniają właściwie to pojęcie? To może z drugiej strony to ugryźć, bo jak rzeczywiście mamy coś takiego teraz, że nie wiem, czy Państwo też jakoś odczuwają, że się bardzo przesunęło pole semantyczne tego słowa patriotyzm, że ono się utożsamiło jakoś prawie ze słowem nacjonalizm, że jakoś tak niepokojące. Jak ktoś mówi o sobie, że jestem patriotą, no to zaraz mi zahajluje, tak? Czerwona lampka się zapala. To jest dosyć rzeczywiście jakieś tam niepokojące zjawisko i może w tym sensie ta spektakularność jest niepokojąca, że nie wiem, czy ktoś z Państwa miał jakieś doświadczenia w Stanach Zjednoczonych, ja tam mieszkałem jakiś czas i zaraz po przeprowadzce było dla mnie dosyć dużym szokiem, że na przykład, nie wiem, mnóstwo Amerykanów ma flagi przed swoim domem i to nie są jacyś tam fanatyczni, nie wiem, po prostu, albo lekcje w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce rozpoczynają się od Pledge of Alliance, czyli tej przysięgam wierność, tam coś co u nas jakby dzieci stawały na baczność i tam jeszcze z dziwnymi gestami przysięgały wierność fladze polskiej, to byśmy myśleli alarm, już po prostu brunatny faszyzm w szkołach. Największy szok przeżyłem, jak byliśmy w Disneylandzie i tam były takie różne obszary tematyczne poświęcone różnym krajom. No i w centrum był oczywiście ten amerykański i tam była taka grupa trębacz, werblista i tak dalej z czasów wojny secesyjnej. Oni sobie, wojnę o niepodległość z Armii Kontynentalnej, sobie łazili między tymi dziećmi i nagle się zatrzymali na baczność i zaczęli recytować to. Dzieci amerykańskie się dołączyły i tutaj łóżka z myszką Miki, tutaj Coca-Cola się wylewa i dzieci recytują i nikt nie uważał tego za niestosowne, dziwne i nie był to też jakiś przykład, nie wiem, skrajnej ksenofobii, że tam jest bardzo duży poziom takiego niewidzialnego, codziennego patriotyzmu, który nie jest, czy przynajmniej nie musi być, jak rozumiem, nacechowany tak silnymi emocjami my kontra oni, nie wiem. Ja, też się pewnie może być, ale te flagi powiewały też w miasteczku, w którym mieszkałem, wieloetnicznym, miasteczku akademickim. No nie wiem, nie spotkałem go tam, jak byłem, więc się nie wypowiem, ale też, jak rozumiem, nie byłem targetem z żadnej strony. Znaczy mi się nie zapala taka czerwona lampka, czy mi się zapala czerwona lampka, jak ktoś mówi, że mu się zapala czerwona lampka, więc to raczej mam ten problem. Znaczy, wiedzą Państwo, no nie ma takiej wartości, której się nie da zepsuć. No, znaczy, nie da się przez przegięcie na koniec i Churchill powiedział kiedyś, że najtrudniejsze bywa zrozumienie, że czasem idiota ma rację. I to, no i tak się, to jest ten problem. I rzeczywiście, no ludzie się, jest realny problem. To jak po ten realny problem, jak ludzie racjonalnie się nie podpinają, to wariaci idą pierwsi. To w ogóle nie ma żadnego problemu i z tym. Więc to jest raczej problem, dlaczego w Polsce, zresztą bardzo fajnie wyszło w różnych ciekawych badaniach, jak się pojawił taki wątek u pani profesor wcześniej wypowiedzi, ale to już teraz jak się pojawiło. To już, mój kolega z socjologii Instytutu Warszawskiego robił takie badania porównawcze pomiędzy różnymi krajami, który uczestniczył w takim dużym projekcie, gdzie było takie, porównywano, czy zadowolenie z usług publicznych, to znaczy z sądu, ze służby zdrowia, ze szkoły, jest skorelowane z patriotyzmem. To znaczy, że jak ktoś jest zadowolony ze swojej, z tego, jak działa szkoła, sąd i służba zdrowia, to czy on jest większym patriotą? No i we wszystkich, była tam międzynarodowa baza tych pytań i tak dalej, i okazało się, że we wszystkich krajach w Europie z grubsza jest to skorelowane, a w Polsce jest też skorelowane, tylko ujemnie.
Stop, bo tu jest jeden duży błąd, znaczy nie ma obiektywnie czegoś takiego jak patriotyzm. Możemy sobie zdefiniować, że patriotą jest ten, kto jest zadowolony ze swojej szkoły, służby zdrowia i tak dalej. Sekundeczkę. Tam były konkretne pytania uzgodnione międzynarodowo. Były pytania na przykład takie, czy jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, Niemcem i tak dalej. Czy inne narody byłyby szczęśliwsze, gdyby były podobne do naszego narodu? To były pytania uzgodnione przez międzynarodowe konsorcje. Ja to rozumiem, ale znów jest to pewna przyjęta arbitralnie definicja patriotyzmu. Tak. No dobrze, ale to ja nie chcę polemizować, że to jest jedyna, ale żeby Państwu pokazać, jakie są wyniki. Na czym polega problem? Jaka jest hipoteza? Dlaczego w Polsce to jest skorelowane ujemnie? Bo w Polsce jest taki skrypt, który się uruchomił, takie wyobrażenie, że jak ktoś jest tym światłym, cywilizowanym Polakiem, no to on wie, że to jest takie niebezpieczne, ten patriotyzm, bo to zaraz już jest szowinizm. Więc nie można oczywiście powiedzieć, tak jak że wszystkie narody byłyby lepsze, jakby były podobne do Polaków. Nie, wiedzą Państwo, to jest pewien problem. I teraz, ponieważ te osoby, to są zwykle osoby lepiej wyedukowane, lepiej sobie radzące w życiu, lepiej oswojone z działaniem służby zdrowia, szkoły i tak dalej, w związku z czym bardziej zadowolone z tego, no to, to u nich one negatywnie reagują na pytania takie, na które Francuz, Niemiec czy Brytyjczyk reaguje pozytywnie pod tytułem inni byliby lepsi, jakby byli tacy jak my. Wykształcony Polak powie nie, to my byśmy byli lepsi, jakbyśmy byli tacy jak Niemcy, Francuzi i Anglicy. W ten sposób. Natomiast ci, którzy są w niższych warstwach społecznych, którzy są biedniejsi, którzy mają problemy z oświatą, służbą zdrowia, z wymiarem sprawiedliwości, no to oni wykazują to pozytywne identyfikacje z narodem i dlatego ta Polska oś podziału politycznego wygląda zupełnie inaczej. Więc tu jest takie niebezpieczeństwo, że w pewnym momencie jak się abdykuje z obsługiwania pewnych głębokich potrzeb istotnej części społeczeństwa, to w tym momencie znajdą się chętni, którzy to obsłużą. I to na przykład w naszym przypadku będą chłopcy z ONR-u, którzy mówią, ignorują wasze problemy, my nie ignorujemy. To popierajcie nas. No można się tylko pocieszać, że ciągle wszystkie te ruchy narodowe w Polsce mają dramatycznie mniejsze poparcie niż za naszą wschodnią granicą we Francji czy gdziekolwiek indziej. No ale to już jest zupełnie inna historia. Więc tutaj wydaje mi się, że ten problem, porównując tą sytuację amerykańską, to jest taki, że to wyrażanie nie jest elementem takiej identyfikacji politycznej. To znaczy, że zarówno demokraci noszą w klapie, jak i republikanie noszą w klapie flagę amerykańską i nikt nie uważa, że to jest element identyfikujący. A tutaj pojawia się taki problem, że wynosicie, to my już nie będziemy, bo przecież my jesteśmy... na koniec hasło, które wymyśliłem, żeby zjednoczyć te dwie części Polaków. Jest takie hasło pod tytułem, obydwie strony mogłyby się podpisać polskiego sporu, pod tytułem my jesteśmy lepsi od was, ponieważ inaczej niż wy nie uważamy innych za gorszych. I to każda ze stron z innych powodów, ale może się podpisać. Znaczy problem to się bierze chyba z tego, przepraszam, można? Bo że to nie chodzi, czy gorsi, tylko ci, co myślą, że są lepsi, to w głębi duszy się boją, że są gorsi. I tu jest jakiś problem. Ale ja mam inne badania, z badań jak mrówków. Otóż mam takie badania, począwszy od lat 90., wtedy to było bardzo wyraziste, że właśnie ci, którym się w Polsce bardzo dobrze powodziło, którzy, zresztą Polska wtedy była na topie, co prawda, to bardzo byli patriotyczni. Też badania międzynarodowe, europejskie młodych ludzi, to Ercomer robił, ja im pomagałam w Polsce, że właśnie w tych krajach, gdzie jako tako już się wtedy wiodło społeczeństwo, to właśnie ludzie zadowoleni, którzy mają i niezłe dochody, i mają pracę, i są trochę lepiej edukowani, żywili większe patriotyczne przywiązanie do swojego kraju. Wtedy najmniej było w Rosji i na Ukrainie. Ale też ta druga forma ostrej nienawiści do wszystkiego, co inne, no jednak pojawiała się w tych sfrustrowanych. Także tu jest coś na rzeczy. Ja, no, rzecz,
to trzeba rzeczywiście ostrożnie, ale ten element, bo przecież ludzie, można też spatrzeć na te pana, przytoczone przez pana wyniki, że to jest tak, że ludzie zaangażowani patriotycznie też widzą słabości tych różnych instytucji, dlatego, mimo że właśnie dlatego, że są patriotami, to właśnie no, widzą, że to nie jest tak, o pan na przykład nie chodzi na wybory, bo ta partia, co jest do wyboru, to jest taka sobie, a pan by chciał, żeby była idealna. No. To coś takiego. Szanowni Państwo, ja spojrzałem na zegarek, zapaliła mi się czerwona lampka, odpalił mi się skrypt, który nakazuje mi teraz oddać Państwu głos. Mamy czas na dosłownie kilka szybkich pytań. Dziękuję bardzo. Moje pytanie trochę nawiąże do tego, tej sentencji przywołanej o hipokryzji z La Rochefoucauld, ale zamieniając La Rochefoucauld na Michela Foucault, powiedziałbym tak odnośnie emocji, że nie wszystko jest złe, ale wszystko jest niebezpieczne, czy może być niebezpieczne. I dlatego zapytam w tym kontekście właśnie relacji między emocjami i jakkolwiek byśmy go nie operacjonalizowali rozumem czy racjonalnością, nawiązując do tych sporów metodologicznych, które tutaj są podnoszone. Czy byliby Państwo w stanie powiedzieć coś więcej na temat sytuacji odwrotnej, której to nie mowa emocjonalna jest zła, czy wadliwa, czy szkodliwa i niebezpieczna, tylko odwrotnie. Zbijanie emocji rozumnością, czy racjonalnością. Wymóg mówienia racjonalnego, rozumnego. I tak może tak w geście takiego zawężenia trochę tego pytania, bo na przykład w kontekście na przykład niemieckiego wymuszenia na Grecji w sytuacji credit crunchu, z tych ostrych reform w stylu austerity, prawda? Zapomniano o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wygląda na to, że Niemcy mówili ciągle przede wszystkim o to są tylko negocjacje, to jest biznes państwowy, bądźmy racjonalni i tak dalej. Zapomniano o jednej rzeczy, o emocjach Greków, przede wszystkim odczuwaniu upokorzenia. Tego, że cały naród właściwie został upokorzony przez resztę krajów europejskich. Dziękuję. W pytaniu był Michel Foucault, to rozumiem, że to do mnie najbardziej dyscyplinarnie. Tu na to mam taką odpowiedź, że kiedy myślimy o emocjach, ja wiem, że tutaj była taka gra i wedle tej systematyki to jest tam 6 podstawowych i mało jest niby tych emocji, ale z tego punktu widzenia już rzeczywistości, a nie teorii, okazuje się, że tak naprawdę takimi super ważnymi emocjami, które naprawdę kształtują nasze życie i okazuje się, że się znajduje faktycznie nie w laboratoryjnych badaniach, tylko w rzeczywistości, na wolnym wybiegu, są takie dziwne emocje, jak na przykład, nie wiem, samozadowolenie, albo wyrzuty sumienia, albo autodeprecjacja. I z tego punktu widzenia sytuacja grecko-niemiecka, którą obserwowałem też będąc w Atenach, była raczej starciem dwóch różnych emocji, że kiedy mówimy, to tylko biznes, jesteśmy w pełni racjonalni, potrafimy się od tego zdystansować, potrafimy nawet, nie wiem, racjonalnie przyznać, że się mylimy, no to z jakiegoś tam punktu widzenia można powiedzieć, to wszystko dalej jest emocja, która się nazywa samozadowolenie z tego, jacy jesteśmy wspaniali, prawda? Można? Ja myślę, że może chodzi o coś takiego, że jeżeli przekonujemy jakiś ludzi, czy jakąś grupę ludzi do czegoś, co jest dla nich niedobre, racjonalnie, to jeżeli duża jest siła nacisku, bo na przykład w ogóle naciskanie przez zewnętrzne autorytety jest bardzo niebezpieczne, bo to działa w ogóle na krótko, ale przede wszystkim jest niebezpieczne dlatego, ma pan rację, bo wzbudza taką potrzebę oporu, reaktancję, bo my wtedy mamy poczucie, że tracimy to, co żeśmy chcieli, jakieś poczucie, nie wiem, godności, własnej woli, własnej sprawczości i być może tak było też w tej sytuacji w Grecji. To jest bardzo, bardzo często też w Polsce widoczne, że im się bardziej racjonalnie na kogoś naciska w polityce, to tym bardziej on się broni, mówiąc, że to właśnie jest ograniczenie suwerenności własnej. I to rzeczywiście tak działa, ludzie tak to odbierają. Także czasami nie warto za bardzo naciskać. Znaczy jedno zagrożenie widzę tylko jednym zdaniem, starając się odpowiedzieć, to znaczy zawsze jest pytanie o środki i cele. To znaczy, że racjonalność jest dopuszczalna, czy jakby bardzo ważna w sprawie
środków. Natomiast jak się próbuje racjonalność rozciągnąć na cele, to to zwykle raczej bywa racjonalizacja. Obawiam się, że musimy dać Państwu jeszcze szansę dotrzeć na główny wykład dzisiejszego dnia, więc zapraszam do zadania ostatniego pytania. I tu Pan się... Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania. Jedno, jak chodzi o tak zwany korektyw, to znaczy chciałbym się dowiedzieć, jak widzą Państwo rolę takich nauk jak właśnie psychologia czy politologia, żeby zwracać politykom uwagę na to, że może za bardzo operują emocjami. A druga rzecz, byłem, czy śledziłem taką ciekawą dyskusję w mediach, gdzie ktoś mówił, że to byłoby bardzo fajnie, gdyby właśnie naukowo powiedzieć, że tego typu rzeczy są w polityce, powiedzmy, słuszne. A jego kontrahent argumentował, skądinąd również słusznie, z mojego punktu widzenia, nauka się nie skończyła. Zarówno politologia, jak i ekonomia i każda inna rzecz, i zwłaszcza w ekonomii, to już jest koniec, widać wyraźnie, że co prawda 2 razy 2 jest 4, ale w gruncie rzeczy chodzi o dyskusję różnych szkół filozoficznych na temat tego, co jest słuszne, a co nie, i w zasadzie nie ma jednej prawdy. No cóż, no, nie ma wątpliwości, że oczywiście każdy, kto się zajmuje nauką w praktyce, wie, że połowa tego, co piszą naukowcy, to są kompletne bzdury. Problem polega na tym, że niestety nie wiadomo, która. No to jak mówią sprzeczne rzeczy, no to... To coś z tego nie może być prawdą. To znaczy musi być nieprawdą. To jest oczywiście, czasami jest to dynamiczna równowaga. Wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby naukowcy przynajmniej starali się w ramach swojego obiektywizmu budować taki sposób opisu rzeczywistości, żeby był zainteresowany, żeby był do zaakceptowania dla zainteresowanych. To jest taki wrażenie, że na przykład jak ja czytam teraz w mediach, że w Europie narasta fala ksenofobii. Ja nie jestem pewien, czy to jest pogląd, to jest opis rzeczywistości, który zainteresowani przyjmą. A jakby na przykład to powiedzieć, w Europie narasta fala troski o spójność społeczną. Wiedzą Państwo, to w zasadzie jest to samo. Bo wszystkie badania pokazują, że jak grupa jest zainteresowana, się obawia o swoją spójność, to zaczyna sekować odmieńców. Taki jest mechanizm, który występuje w małych grupach. No i to są oczywiście dwie strony jednego medalu. No jak się dowiedziałem na przykład, że troska o państwo, państwo dobrobytu w bogatych krajach, to jest szowinizm socjalny. W ten sposób. No i to mnóstwo tego typu określeń, które się pojawiają, których od razu, no nie wiemy jeszcze, czy to prawda, ale wiemy, po której stronie jest dana osoba. Znaczy, które one więcej mówią o swoim autorze niż o rzeczywistości. Więc wydaje mi się, że najlepiej przez przykład. To jednak się dorosłych się najlepiej uczy. No więc, wiadomo, od pewnego momentu ta dyskretna granica, od tego zaczyna się eufemizm i jest ten, bo ja na przykład, wiedzą Państwo, jest tam wiele tych psychologicznych problemów, które się teraz diagnozuje, że jest dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia. No ja tak czekam na moment, jak będzie dyslogika, że to jest... mam potwierdzone na piśmie przez specjalistę, że jestem dyslogikiem. I proszę ode mnie za wiele nie oczekiwać. W tej dziedzinie. Także rzeczywiście tu jest ta delikatna lina, po której kroczymy i próbujemy znaleźć równowagę. A ta dyslogika mnie zaburzyła, a to muszę w związku z tym zrobić dygresję. Przecież my dlatego odbiegamy od logiki, bo potrafimy sobie świetnie radzić, nie używając racjonalności. Właśnie idziemy na skróty, ale to nie o tym chciałam być. To, co można robić, żeby coś lepszego działo ze społeczeństwem i z polityką, to po prostu pisać to, co się wie o rzeczywistości jak najbardziej obiektywnie i nie dla polityków. W zeszłym roku w Warszawie był taki kongres Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej i tam
różni ludzie, między innymi Ari Kruglański, to jest taki bardzo znakomity psycholog, który też doradzał różnym rządom amerykańskim i nie tylko w polityce międzynarodowej. On powiedział, jestem bardzo rozczarowany. Politycy chcą słuchać swoich. Wybierają po prostu nie tych, co dużo robią i wiedzą o świecie, tylko takich, którzy są lojalni wobec nich. W związku z tym dla polityków w ogóle, ja uważam, trzeba pisać dla społeczeństwa. A politycy są częścią społeczeństwa. Jak rozgarnięci, to coś z tego będą mieli. Jak nie, to ja nie doradzam politykom w każdym bądź razie. Uważam, że moja rola jest praca z jednostką i ze społeczeństwem. A w tym społeczeństwie są różni również politycy. Szanowni Państwo, skończył nam się czas na dzisiejszą tą naszą debatę, więc podziękujmy jeszcze raz naszym znakomitym panelistom.